Jarosław Lewandowski, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Tragiczne zdarzenie w Lipnie. Nie żyje 35-letni mężczyzna. Jego zwęglone ciało odnaleźli strażacy, gasząc wczoraj pożar przyczepy kempingowej. W akcji brały udział 4 zastępy straży. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną najprawdopodobniej było podpalenie. Zatrzymano 2 osoby. Wczoraj po godzinie 16.40 uzyskaliśmy informację o tym, że na jednej z posesji w Lipnie w przyczepie kempingowej doszło do pożaru. Tam podczas akcji przyczepy pracujący na miejscu strażacy odkryli zwłoki mężczyzny. Ustaliliśmy, że to był 35-letni mieszkaniec gminy Lipno. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tego pożaru mogło być podpalenie. W związku z tym toczy się śledztwo prokuratorskie. Ustaliliśmy, że jeszcze 2 osoby wyszły z tej przyczepy o własnych siłach. Te osoby zostały zatrzymane do sprawy. Jest to 67-letni właściciel tej posesji, na której stała przyczepa, oraz 36-latek, który również przebywał wewnątrz. Pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci toczy się postępowanie w tej sprawie. Wiceminister finansów Artur Soboń spotkał się z mieszkańcami Włocławka. Podsumował on m.in. dotychczasowe rządy Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie odbyło się w ramach nowego cyklu pod nazwą Inwestycje lokalne. Polska jest jedna. Środki rządowe w dużym stopniu pomogły nam zrealizować plany i zamierzenia, na które oczekiwali nasi mieszkańcy. To szereg dróg, które poprawiło oczywiście zarówno dojazd, jak i bezpieczeństwo i komunikację. Pozwoliły nam też na rozbudowę infrastruktury społecznej, infrastruktury sportowej, ale najważniejszy projekt, który udało nam się, który realizujemy jeszcze nadal, to jest właśnie budowa wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. Spotykamy się w każdym z województw na takim spotkaniu. Podsumowujemy wraz z samorządowcami współpracę samorządowo-rządową, pozyskiwane środki dla naszych lokalnych samorządów. Polska jest jedna, nie ma Polski A i Polski B, tak jak było to za rządów naszych poprzedników. Hołdujemy zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy, żeby na wszystkich obszarach, nie tylko w wielkich miastach, w średnich miastach, mniejszych, ale także, a może przede wszystkim na obszarach wiejskich, mieszkańcy mieli równy dostęp do rozwoju i do bezpieczeństwa. W roku 2022 samorządy zainwestowały 65 miliardów złotych, co jest absolutnie rekordową kwotą, zmniejszając jednocześnie globalnie zadłużenie i mając nadwyżkę budżetową, która pozwala na utrzymanie płynności, ale także plany inwestycyjne. I w tym samorządy chcemy wspierać. Mimo obniżki podatków stworzyliśmy takie systemowe mechanizmy, jak na przykład subwencja rozwojowa, które pozwalają na to, aby samorządy były filarem inwestycji publicznych, jeśli chodzi o te inwestycje lokalne. Chcemy to pokazywać, co udało się w tym zakresie zrobić, bo przez ostatnie 2 lata to jest ekstra 25 miliardów złotych dla samorządów. Kwiecień to miesiąc leśników, ale też idealny czas, by sadzić drzewa. Na leśnictwie Szubin posadzono hektar lasu sosnowego. To część ogólnopolskiej akcji Łączą nas drzewa, prowadzonej przez Lasy Państwowe. Sadzenie drzew, z pozoru trudne, jednak przy odpowiednim nastawieniu nie dla wszystkich. Trzeba wbić kosztur, zrobić dość sporą dziurę. Wsadza się, żeby cały korzeń był w dziurze, wystawały tylko samo igliwie, przyciska się do ścianki, drugi raz się robi, dociska się takim plastrem ziemi nie za dużym i wtedy się ugniata. Idealnie. Do siebie przysuwamy. Swoje drzewo mógł posadzić każdy, a chętnych nie brakowało. Sadzenie lasu sosnowego to wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji Łączą nas drzewa. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób. Powinniśmy sadzić las, żeby było więcej tlenu, więcej zdrowego, czystego powietrza, bo jest coraz więcej ludzi na świecie i coraz więcej dwutlenku węgla i trzeba coraz więcej drzew sadzić. Dla mnie najważniejsze, żeby dzieci nauczyły się, jak się sadzi, bo ja też kiedyś w szkole podstawowej sadziliśmy też drzewa całymi szkołami. Powiem, że to jest rzeczywiście ekologia, a nie żadne opowiadanie bajek tych wszystkich, którzy kupują jednorazowe opakowania i tych plastików jest pełno. W ramach akcji posadzono ponad hektar lasu, ale to jedynie fragment z ponad 180 hektarów, które mają zostać zagospodarowane. Obsadzali będziemy te powierzchnie różnymi gatunkami. Te miejsca, które mają trochę lepszą glebę, gatunkami liściastymi, a te miejsca, które są na słabszych siedliskach, gatunkami iglastymi, na przykład sosną. Jesteśmy na terenie z dość niską lesistością, około 20%, ponieważ tereny zagospodarowane rolniczo przeważają na tym terenie.
Ale tak czy inaczej tych lasów, pomimo inwestycji wykonywanych, jest sukcesywnie coraz więcej. Pozostaje tylko czekać na deszcz, by nowe drzewa mogły zacząć rosnąć. Dagmara Moranowska, TVP3 Bydgoszcz. Wczoraj poznaliśmy laureata konkursu na kryminalny debiut roku 2022. Nagrodę marszałka województwa w wysokości 25 tysięcy złotych otrzymała Julia Łapińska za powieść Czerwone Jezioro. Za najlepszy kryminalny debiut roku 2022 roku jury uznało powieść. Na ten moment czekali nie tylko miłośnicy gatunku, ale przede wszystkim finałowa trójka autorów. Czerwone Jezioro, Julii Łapińskiej. Nagrodzony kryminał pisarki to zdaniem jury konkursu połączenie zgrabnie skomponowanej intrygi i pogłębionego rysu psychologicznego postaci. Ta książka jak na kryminał jest dość bogata, ale też nieprzeładowana. Akcja, czyli to co najistotniejsze w kryminale jest zapewniona, natomiast mamy takie smaczki w postaci różnych historii z tego Bornego. Dzieje się współcześnie, ale mamy też retrospekcję do lat 80. Laureatka oprócz statuetki otrzymała nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych. Grono jurorskie miało nie lada wyzwanie, aby wybrać najlepszą pozycję. Wszystkie trzy książki, które przeszły do tego końcowego etapu, były bardzo dobre. To jest naprawdę kawał dobrej, ciekawej, interesującej, kryminalnej literatury, w której jest wszystko to, co powinno być w dobrym kryminale. Nagroda literacka marszałka województwa została wręczona już po raz drugi. Debiut kryminalny to coś niebywałego i coś wspaniałego, bo to jest początek drogi. Dobrze byłoby spotkać się za 10 lat i zobaczyć nie tylko w jaki sposób ten kryminał został odebrany, ale jak potoczyła się droga laureata. Konkurs łączy się z festiwalem Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze organizowanym przez Książnicę Kopernikańską. W ramach festiwalu w przestrzeni Książnicy odbywają się spotkania autorskie. Chcemy naszych mieszkańców, naszych czytelników przyzwyczajać do tego, że literatura kryminalna jest obecna w Książnicy Kopernikańskiej i budujemy taką społeczność wokół tych tematów. W ramach autorskich spotkań zaplanowanych zostało jeszcze 6 wydarzeń. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Nowoczesną formą zapraszają do refleksji i dyskusji. 5 artystów z regionu stworzyło obrazy, z których powstała wystawa Chrześcijaństwo w XXI wieku. Wernisaż odbył się w Bazylice Mniejszej imienia Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu. Z połączenia wolności interpretacji z kreatywnością tworzenia powstaje różnorodność. Powrót zdecydowanie do korzeni, powrót do prostoty. Nie lubię dużo opowiadać w pracach. Takie one są, taki ja jestem i zawsze staram się krótko i zwięźle jakoś po prostu taki cykl trochę logotypów prowadzić. W moich obrazach pozostawiam interpretację odbiorcom. Chciałam poruszyć troszeczkę trudniejsze tematy związane z chrześcijaństwem, z religią, z jakimiś prześladowaniami. Wystawa prac malarstwa olejnego Chrześcijaństwo w XXI wieku została otwarta w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Dzisiaj właśnie potrzeba pewnego nowego spojrzenia na chrześcijaństwo. Jako uskrzydlenie człowieka, jako odkrycie nowych wartości duchowych, które przez komercję, przez ten świat, który zmierza ku materializmowi, został trochę przesłonięty. W najstarszej świątyni Inowrocławia swoją twórczość prezentują artyści z regionu. Monika Kokocińska, Olena Bieliajewa, Jerzy Szczęsny, Marcin Fołda i Adam Sroczyński. Pomysłodawcą ekspozycji sakralnych obrazów jest stowarzyszenie Alter Ino, które organizowało już wystawy malarskie i fotograficzne. W obecnych czasach kościół czy sztuka jest krytykowana, a my tutaj postanowiliśmy odważnie wyjść i dać pełną swobodę artystom w wyrażaniu tego, co czują, jak postrzegają i sztukę współczesną, i chrześcijaństwo jako takie. Wystawa odbywa się pod patronatem honorowym wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Wystawa Chrześcijaństwa XXI wieku jest bardzo ważna w kontekście zmian, które pojawiają się w kulturze,
w historii. Artyści zawsze podążali za zmieniającym się światem. Oni potrafili jak najlepiej zawsze odwzorować zmieniający się świat i dostosować swoje prace do potrzeb widza. Wystawę w Inowrocławskiej Bazylice Mniejszej można oglądać do 3 maja, a już od 4 maja obrazy tworzące chrześcijaństwo w XXI wieku pojawią się w Pakości. W lipcu ekspozycja zagości w Żninie. Trwają rozmowy, by wystawa była dostępna też w innych miejscach regionu. Inowrocław, Edyta Starczewska. Tradycyjne potrawy, przekąski i muzyka fado podczas wieczoru portugalskiego w Bydgoszczy. W Fabryce Lloyda utalentowani muzycy z Lizbony wraz z bydgoskim kwartetem smyczkowym Arton zaprezentowali narodową muzykę z zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Fado jest tradycyjną portugalską muzyką. Jest pełna mocy, głęboka, emocjonalna. Jest to zupełnie inna muzyka od pozostałych. Bardzo piękna muzyka, podobna do poezji śpiewana, która jest w Polsce, podobna do blues, jak ktoś już powiedział. No, najlepszy sposób jest słychać fado. Współpracuje się wspaniale, gdyż są to bardzo otwarci, życzliwi muzycy. Mamy wspaniale zaaranżowane na kwartet utwory przez jednego z muzyków z Portugalii. Podczas podróży tych naukowych, konferencyjnych słuchaliśmy tej muzyki. Kosztowaliśmy też przysmaki portugalskie. No i tam spotkaliśmy się z tą muzyką i chcieliśmy ją też zaprezentować mieszkańcom naszego regionu. A teraz w zbliżeniach o inicjatywie łączącej sport oraz czytanie książek. W kampusie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz 9 odbył się bieg z książką. Tym razem uczestnicy mieli do pokonania 3300 metrów z książkami Wisławy Szymborskiej. Najpierw rozgrzewka, obowiązkowo z książką w dłoni. Niektórzy nie zamierzali iść na łatwiznę. Szukałam największej książki na półce, no była to ta. Wzięłam i no... I taki mój wybór. Dla innych tematyka i autorka były tylko wymówką, aby sięgnąć po naprawdę duży kaliber. 2 lata szukałem w mojej gablocie, w piwnicy, ten atlas. Waży ponad 5 kilo. Kiedyś w tamtym stuleciu dałem za niego 5 tysięcy. Moje marzenie było tą książkę tutaj zademonstrować. Jeden, start! Bez względu na wielkość i liczbę stron, każdy uczestnik musiał ze swoją książką przebiec prawie 3,5 kilometra. Biorę udział w nim już od jakiegoś czasu i tak tradycyjnie sobie postanowiłam, że będę co roku biegła w każdej edycji. Podczas wydarzenia przewidziano nagrody nie tylko dla najszybszych biegaczy. Ten, kto przyniesie książkę Szymborskiej, będzie objęty dodatkową klasyfikacją, właśnie pod nazwą Szymborską, w której to klasyfikacji wcale nie wygrywa osoba biegnąca najszybciej. Tylko stosujemy algorytm, który uwzględnia czas przebycia trasy, ale również parametry książki. Oprócz biegu uczestnicy mogli wziąć także udział w zwiedzaniu ogrodu społecznego powstającego przy Kopernikańskim Ośrodku Integracji UMK. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Czas na więcej informacji sportowych. Hubert Malinowski też będzie o bieganiu, ale w Bydgoszczy, z tego co wiem. Tak, rzeczywiście, bo biegacze uczcili dziś urodziny Bydgoszczy. W parku nad Kanałem Bydgoskim na 5-kilometrową trasę wybiegła rekordowa liczba zawodników. Wykorzystane zostały niemal wszystkie z 1200 pakietów startowych. Dla mnie rekreacja, jak najbardziej. Ja po 2 latach, 3 latach przerwy w treningach dopiero wracam do treningu, więc jak najbardziej dla mnie rekreacja, tym bardziej to jest Bydgoszczy, w urodziny Bydgoszczy, więc chciałem to na sportowo uczcić z moim teamem. Zakończyło się już także kilka meczów. W żużlowej pierwszej lidze Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Rów Rybnik 53-37. W PGE Ekstralidze ZOO Leszcz GKM Grudziądz dosłownie przed momentem zakończył mecz i przegrał z Unią Leszno 40-50. A w koszykarskiej Energia Basket Lidze Anwil Włocławek wygrał w Sopocie z Treflem 81-73. Więcej sportu o 21.45. Wiosną wszystko zmienia się z godziny na godzinę. Nie tylko wyniki sportowe, ale przede wszystkim w przyrodzie. Po długim czasie chłodu i zimna rośliny tylko czekały na ciepłą i słoneczną pogodę. W Bydgoskim Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prawdziwa feria barw. Zobaczmy.
nami piękny różowy kwiat brzoskwini wyhodowanej z pestki. Odmiany niestety nie znamy. Mamy już kwitnące barwinki, kwitną magnolie, oczywiście tak bardzo oczekiwane przez wszystkich nas tutaj. Zaczynają kwitnąć migdałowce, niedługo będą kwitły rododendrony, azalie, czyli te piękne kolory. Kwitnie w pełni forsycja. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że kwiaty forsycji są jadalne. Mają bardzo dużo witaminy C, więc warto spróbować. Jeśli mówimy o takich roślinach, które zwalczamy w trawnikach, a przeszkadzają nam, można wspomnieć o kurdybanku. A kurdybanek jest to roślina bardzo wdzięczna, przyprawowa, można z niej skorzystać w kuchni. Na pewno doda nam smaku do tych potraw, które przygotowujemy. Rzeczywiście się wszystko zmienia, za oknem deszcz. Prognoza pogody już za chwilę. Teraz kończymy kolejne nasze informacje o 21:30. Do zobaczenia.